No to zaczynamy. Jak zarobiliśmy 230% niecałe 2 lata, analizując potencjał przyszłych spółek? Na 230% zarobiliśmy na naszym strefowym portfelu petard, tak go pieszczotliwie nazwaliśmy. Pokażę za chwilę też kilka statystyk, ale z tego portfela, ale to, co jest najważniejsze, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać na tym webinarze, to jest dużo rzeczy merytorycznych o tym, jak przewidywać potencjał spółek, jak przewidywać ich poziom zysków przyszłych, do czego służy i jak wykorzystywać jeden z najsłynniejszych wskaźników wśród inwestorów, czyli ten wskaźnik cena do zysku, ale nie tylko, czyli coś, co jest pochodną wskaźnika cena do zysku, czyli tak naprawdę o wiele ważniejszy wskaźnik, czyli forward CZ, forward PE, w zależności jakiego języka będziemy tutaj używać, polskiego czy międzynarodowego. Czyli tak, oprócz ABC wskaźnika CZ i forward CZ, następnie przejdziemy do opowieści właśnie o tym wyniku 230% w portfelu petard i następnie przejdziemy do tej części praktycznej. Przygotowałem dla Was dwa merytoryczne, fajne przykłady. Pierwszy przykład tutaj jest rekordowej pozycji w portfelu petard, na której zarobiliśmy średnio 450%, czyli tutaj wynik bardzo, bardzo tutaj zacny moim zdaniem, więc na to poświęcimy chwilę czasu. I drugi przykład jest to pozycja, która jest nadal otwarta w portfelu petard, już na niej zarabiamy i jest równie bardzo ciekawym case'em, takim case study. Fajny przykład w praktyce, który cały czas się rozwija. Jeszcze nie zamknęliśmy, tak jak przed chwilą powiedziałem, tej pozycji, więc tutaj również bardzo ciekawe, merytoryczne rzeczy na Was czekają. No i zakończymy to podsumowaniem i oczywiście informacjami na temat mojego szkolenia autorskiego, na które w tym czasie trwa rejestracja. I na końcu oczywiście sesja pytań i odpowiedzi. W trakcie webinaru zapraszam do zadawania pytań. Tutaj ja mam taki Houston za ścianą, więc to moje Houston będzie wybierać te najczęściej powtarzające się pytania, które zadajecie, a także pytania, które są najbardziej tutaj ciekawe, wartościowe i postaram się udzielić tutaj jak najpełniej odpowiedzi na te wszystkie pytania. No to jedziemy z pierwszym segmentem tego webinaru, czyli czym jest wskaźnik CZ. Tutaj wprowadzenie, mając tutaj ukłon dla osób, które dopiero początkują z inwestowaniem na giełdzie, które może gdzieś tam już słyszały o wskaźniku CZ, no to teraz będziecie mieli trochę więcej okazji, żeby dowiedzieć się nie tylko podstaw, ale też troszeczkę bardziej zaawansowanych rzeczy na temat tego wskaźnika. A więc zaczynamy od początku. Wskaźnik CZ, oczywiście relacja ceny akcji do zysku netto spółki z ostatnich 12 miesięcy. A więc ten wzór, tak jak już pewnie myślę, tutaj w większości Wam jest znany, wartości takich wskaźników CZ czy CDWK są ogólnodostępne, można je samemu wyliczyć, są też prezentowane na stronach internetowych, chociażby na gpw.pl łamane przez wskaźniki, czy też na serwisie syndikator.net. Ale na co trzeba uważać przy tym wskaźniku? To tutaj trzy takie podpunkty wybrałem dla Was. Czyli pierwsza rzecz, zysk netto, taki księgowy, który widzicie w sprawozdaniu finansowym oraz taki, który jest właśnie brany przez te wszystkie serwisy do obliczania wskaźników, ten zysk netto jest bardzo często obciążony zdarzeniami jednorazowymi, z których należy go oczyścić. Żeby efektywny mieć poziom wskaźnika CZ, właśnie należy wyrzucić te efekty zdarzeń jednorazowych, które zaburzają ten prawdziwy wynik netto, który spółka wygenerowała w ostatnich 12 miesiącach. A druga rzecz, wartość wskaźnika CZ dla danej spółki należy porównywać do spółek z branży, z tej samej branży, a także do średniej wartości CZ dla danej branży. Takie średnie wartości wskaźników CZ dla danych branż są oczywiście również podawane w niektórych serwisach, ale tutaj oczywiście to nie jest jakaś super metodologia inwestowania, bo oczywiście nawet jak są spółki z tej samej branży, to nie zawsze spółka spółce jest równa,
nie zawsze działa na tych samych rynkach, jest na tym samym etapie rozwoju, etc., etc., więc tutaj też również na to trzeba zwracać uwagę, że tak stricte nie można tych wskaźników porównywać. Gdzieś z tyłu trzeba mieć właśnie, z tyłu głowy trzeba mieć właśnie tą wiedzę, że te wskaźniki tutaj nie są takie jednak adekwatne do takiego super porównywania. I trzecia rzecz, nie należy porównywać wartości wskaźników CZ spółek z różnych branż, na przykład spółki gamingowej do surowcowej. To jest takie ABC, podstawa do używania wskaźników. Jest grono spółek z branż takich nowoczesnych, z biotechu, high-techu, e-commerce'u, te wskaźniki mają CZ-y po 40, 50, 70 i nie możemy tych CZ-ów porównywać do spółek produkcyjnych, które są oparte na bardzo dużych wartościach aktywów, więc nie możemy spółki, nie wiem, takiego City Projektu czy Dino Polska nie możemy porównywać do PGE czy JSW, więc to oczywiście o tym też trzeba pamiętać. Przygotowałem dla Was również takie mniej więcej ramy wartości wskaźnika, jakie mniej więcej dane wartości wskaźników powinny obrazować i mówić coś nam o danej spółce. Więc tutaj wydzieliłem takie cztery grupy i tutaj zaczynam od pierwszej grupy, czyli w przypadku, jeżeli wskaźnik na danej spółce jest poniżej 7, mówi się, że to jest niski poziom wskaźnika CZ, ale nie bez kozery najczęściej jest, dana spółka ma taki niski wskaźnik CZ. Są to sytuacje najczęściej wywołane tym, że inwestorzy oczekują po prostu spadku zysku netto w przyszłości, bądź też właśnie zawyżeniem zysku netto właśnie przez wspomniane przeze mnie zdarzenia jednorazowe, czyli takie, które nie wynikają z działalności podstawowej. I tutaj przykłady branż, które charakteryzują się po prostu takim niskim poziomem wskaźnika CZ, no to spółki surowcowe, energetyka, banki, wcześniej chociażby telekomunikacja stacjonarna, która była branżą po prostu zniżkową, wygaszającą. Druga kategoria wskaźnika, czyli od 7 do 12, jest to taki neutralny poziom wskaźnika i jest on spotykany w sytuacji, kiedy inwestorzy oczekują stabilnych poziomów przyszłych zysków, stabilnego tempa rozwoju branży, bądź też niskiego tempa rozwoju branży, neutralnego poziomu zadłużenia i te przykładowe branże, motoryzacja, handel, finanse bardzo często. Trzecia kategoria, czyli wartości 12 do 25, są to już podwyższone poziomy wskaźnika CZ, ale tutaj inwestorzy w takich sytuacjach po prostu oczekują, że w kolejnych kwartałach, czy w tych najbliższych 12 miesiącach po prostu spółka poprawi, czyli zwiększy poziom zysku netto, czy też przychodów, po prostu będzie się już szybciej rozwijać. Jest to też charakterystyka branż, które no rosną już w tempie no przynajmniej 5-7% rok do roku. I tutaj przykładami mogą być, jeśli chodzi o branżę ochrona zdrowia czy segment informatyczny. No i przechodzimy teraz do tego najwyższego poziomu wskaźnika, czyli powyżej 25. I to już określamy jako wysoki poziom wskaźnika. Ale jak spółka ma taki wskaźnik wysoki typu 30, 40, 50, to wcale nie oznacza to, że na tych akcjach, że te akcje są przewartościowane, czy nie powinniśmy ich kupować. Jak pokazały spółki, chociażby właśnie takie jak Dino Polska czy City Projekt, to tej zasady tutaj nie ma. I tutaj takie ABC, w jakich sytuacjach spotykamy wskaźnik powyżej 25, jest to wyraźne oczekiwanie wzrostu przyszłego zysku netto poprzez na przykład dynamiczny wzrost przychodów, planowane rozpoczęcie sprzedaży nowego, wyróżniającego się produktu, na którym spółka będzie osiągała takie wysokie zyski, mocno perspektywiczna branża, brak, niski poziom zadłużenia, bądź po prostu brak tego długu, bądź nadwyżka cashowa w bilansie, no i oczywiście również zapewniony poziom finansowania rozwoju realizowanych inwestycji. Te inwestycje zazwyczaj przez inwestorów są po prostu bardzo pozytywnie odbierane, że zrealizowanie tych inwestycji no po prostu przełoży się bardzo pozytywnie na przyszłe zyski spółki. Tutaj przede wszystkim gaming i biotechnologia jako takie dwa sektory spółek z często spotykanymi tak,
tak wysokimi wskaźnikami CZ. Teraz postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przy aktualnym inwestowaniu znajomość i stosowanie samego wskaźnika CZ jest to jednak według mnie zdecydowanie za mało, a także postaram Wam się tutaj pokazać, co tak naprawdę wyceniają inwestorzy, co tak naprawdę wycenia giełda. Pamiętajmy, że inwestorzy giełdowi i sama giełda i rynek wycenia przyszłość spółki, nie coś, co było, czyli nie coś, co już miało miejsce, wydarzyło się w spółkach. Dana spółka zaprezentowała już wyniki z przeszłości. Oczywiście jest to naszym pewnym punktem odniesienia, ale to zdecydowanie nie jest coś, co jest najważniejsze w inwestowaniu. I to trzeba pamiętać. A ja się dość często spotykam z różnymi wpisami na forach internetowych, na różnych grupach facebookowych, takie zdziwienie wśród inwestorów. No dlaczego to nie rośnie? Bo dana spółka ma wskaźnik chociażby CZ, nie wiem, 4, 5, 7. A tak jak już wcześniej wspomniałem, to nie bez kozery są przypadki, że po prostu są konkretne argumenty, dlaczego dana spółka ma tak niski poziom wskaźnika CZ. I tutaj bardzo ważna rzecz. Dużo ważniejszym wskaźnikiem przy inwestowaniu jest forward CZ, czyli wyprzedzający wskaźnik cena do zysku. Forward CZ, czym jest ten wskaźnik i jak się to oblicza? Jest to relacja aktualnej ceny akcji, czyli ten sam licznik jest jak przy CZ, ale do prognozowanego zysku netto na najbliższe 12 miesięcy, czyli tego zysku, który się wydarzy w przyszłości. No i tutaj już wchodzimy troszeczkę na wyraźnie wyższy poziom umiejętności inwestycyjnych, no bo oczywiście nie ma serwisów, które pokazują przewidywania co do poziomu zysku netto spółek na kolejne 12 miesięcy. Bardzo rzadko które spółki pokazują nawet prognozy finansowe na najbliższe 12 miesięcy, więc tutaj już od indywidualnych szacunków zależy, jaki poziom zysku inwestorzy szacują każdy indywidualnie i dopiero na tej podstawie obliczają właśnie ten wskaźnik forward CZ. I tutaj taka żelazna zasada, że im niższy wychodzi wskaźnik forward CZ, tym potencjalnie dana inwestycja może być po prostu bardziej opłacalna i przynieść nam większe zyski. Co potrzeba do prawidłowego oszacowania wskaźnika forward CZ? Oczywiście jest tutaj wiele rzeczy, ale postarałem Wam tutaj dla Was wybrać takie najważniejsze rzeczy. To, co oczywiście najważniejsze, czyli umiejętność oszacowania zysku netto spółki dla następnych 12 miesięcy. Co trzeba mieć? Co trzeba umieć? Co trzeba mieć w sobie, jakie umiejętności, żeby potrafić to zrobić? Przede wszystkim należy znać fundamentalną charakterystykę spółki. Co ja mam tutaj na myśli, mówiąc fundamentalna analiza spółki, fundamentalna charakterystyka spółki? To jest przede wszystkim wiedza, którą trzeba mieć na temat spółki, na temat jej również i historycznych wyników finansowych, czyli trzeba wiedzieć, jakie czynniki, jakie zmienne najwięcej wpływają na poziom uzyskiwanych przychodów czy kosztów spółki. Pamiętajmy, że wynik finansowy, czytaj zysk netto, jest to nic innego, pochodna przychodów i kosztów. W księgowości oczywiście, w sprawozdaniach finansowych, w rachunku zysków i strat, który oczywiście jest podstawą przy analizie fundamentalnej, przy inwestowaniu w akcje, w oparciu chociażby o jej wyniki finansowe i budowanie wartości, no to oczywiście rachunek zysków i strat gra no, jedną z głównych ról, więc tutaj świadomość tego, od czego zależą, najbardziej od czego zależą przychody spółki, wielkość też przychodów spółki oraz koszty, poszczególne rodzaje kosztów spółki, jest kluczowa, aby oszacować przyszły zysk netto i tym samym wskaźnik forward CZ. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Trzeba umieć wyszukiwać i prawidłowo oszacowywać napływające informacje ze spółki dotyczące na przykład
nowych kontraktów, umów, perspektywy produktów spółki, otoczenia, charakterystyki branży, efekty przeprowadzonej restrukturyzacji, tutaj przede wszystkim dla strony kosztowej w spółce i tak dalej, i tak dalej. To już jest kolejny poziom wtajemniczenia. Oczywiście inwestorzy giełdowi, którzy już są na rynku od pewnie dobrych kilku miesięcy, doskonale już zauważyli, że w przypadku, kiedy ze spółki napływa jakiś ważny komunikat, czy to bezpośrednio ze spółki, czy też z jej otoczenia, czy chociażby w mediach pojawi się jakiś artykuł opisujący ważne komunikaty, zajścia, perspektywy dla danej spółki, no to bardzo często kurs akcji tego samego dnia bądź następnego dnia w ciągu następnej sesji bardzo mocno idzie do góry bądź do dołu. I wówczas ta umiejętność, po pierwsze znalezienia, bardzo szybkiego znalezienia tych informacji, to jest pierwsza rzecz, to akurat nie jest taki duży problem, bo biorę teraz serwisów, ma funkcję alertów, które serwisy można sobie w dniu wieczorem przejrzeć, odświeżyć, na mailingi się odpowiednio zapisać. Mamy Twittery, Facebooki, fora, gdzie inwestorzy zainteresowani daną spółką po prostu bardzo szybko wklejają takie informacje ze spółki, więc to nie jest aż tak trudne, ale dużo trudniejsza jest prawidłowa po prostu analiza i oszacowanie wpływu tych informacji na po prostu na wycenę, na kurs akcji. Nic innego, te informacje po prostu wpływają na przyszłe oszacowanie zysku netto, perspektywy wyniku finansowego dla spółki, czytaj, po prostu wpływają na poziom forward CZ. Więc to oczywiście z czasem trzeba samemu sobie wykształcić, nauczyć się, czy poprzez obserwacje, czy chociażby poprzez branie udziału w takich webinarach, eventach, więc skuteczne inwestowanie w oparciu o Forward CZ, takie umiejętności po prostu są wymagane i tutaj są niezbędne do skutecznego inwestowania i zarabiania po prostu na giełdzie. No i jeszcze tutaj ostatni punkt, to już troszeczkę o tym wspomniałem, czyli znajomość, ważna jest znajomość otoczenia i perspektyw dla danej branży, w której spółka działa. Tu często bardzo fajny jest przykład teraz właśnie gamingu, widzimy, które segmenty gamingowe, tak, czy to poszczególne platformy, czy to Switche, czy to PlayStation, czy to Xboxy, czy to platforma PC-towa, które tutaj cieszą się najbardziej wzięciem, czy też segment gier mobilnych, czy to segment gier VR, są po prostu poszczególne mody na dane branże. Teraz w ostatnim czasie mamy tą modę przy debiucie Allegro na ten segment e-commerce'owy i nagle zainteresowanie tym segmentem, tą branżą bardzo mocno wzrosło, wyceny tych spółek również gdzieś tam odczuwają to pozytywnie i tak dalej, więc tutaj mamy jak najbardziej tutaj ABC tego prawidłowego oszacowywania wskaźnika Forward CZ. Teraz powoli przejdę już do praktycznej strony webinaru, czyli najpierw pokażę Wam skuteczność inwestowania na giełdzie, które my stosujemy, ja stosuję właśnie jako zarządzający portfela Petard. Skuteczne inwestowanie, w oparciu chociażby o zaprezentowany przeze mnie przed chwilą wskaźnik Forward CZ oraz oszacowywanie i prognozowanie tych przyszłych zysków spółki, no po prostu, jak widać, dało takie, a nie inne efekty, gdzie możemy się pochwalić stopą zwrotu 230%. Więc dosłownie kilka słów o tym, o efektach portfela Petard i przejdziemy do dwóch przykładów, do dwóch inwestycji, które właśnie w portfelu Petard wykonaliśmy i wykonujemy. To jest wykres portfela Petard, czyli ta żółta linia to jest stopa zwrotu. Oczywiście tutaj widzicie, że ten pierwszy etap inwestowania, on może się nie cechował jakąś super stopą zwrotu, ale on był cały bardzo praktycznie non-stop powyżej po prostu wszystkich indeksów, do których mogliśmy się porównać. To też jest tutaj taki efekt początkowy, no bo zarobić 10% z 10 tysięcy
to jest nic innego jak 1000 zł, ale następnie mając już chociażby 15 tysięcy i zrobić również 10%, czyli dosłownie ten sam wynik pod względem stopy zwrotu, to już jest nie 1000 zł, a 1500 zł. Więc siłą rzeczy, osiągając cały czas podobne stopy zwrotu z kolejnych inwestycji w dane spółki, one dają po prostu coraz więcej zarobić i tym samym ta stopa zwrotu, czyli ta żółta linia, po prostu dużo szybciej rośnie. To, co bardzo często inwestorzy profesjonalni, fundusze sobie stawiają za cel, to rośnięcie po prostu szybciej od indeksów, od tak zwanych benchmarków, czyli od czegoś, do czego możemy się porównać. I tutaj cały czas ta żółta linia systematycznie była coraz wyżej od tych właśnie porównywalnych linii, co jest tutaj też również warte podkreślenia. Z kolei dlaczego teraz mamy 230% stopy zwrotu, a nie 300 czy tam 290, jak mieliśmy w szczycie? No tutaj jest pochodna inwestycji w XTB, która dała nam największy zarobek, właśnie te 450%. No i w szczycie akcje XTB kosztowały 28-29 zł, a my średnio wychodziliśmy z tej inwestycji w okolicy 22 zł. Ten poziom 25-9 to dosłownie był przez jeden dzień, stąd właśnie taki wysoki ząbek. I dlatego mamy tak wysoko poszarpany ten wykres. Jak działa portfel Petard? Kilka tutaj takich tylko statystyki rzeczy. Jest to portfel szeroko zdywersyfikowany i oparty na spółkach średnich i dużych. Także tutaj nie ma takiego przypadku, jak nieraz można spotkać w różnych tego typu portfelach, że jest na małej liczbie spółek taki portfel prowadzony i te spółki w dużej części są małe, o niskiej kapitalizacji, o niskiej płynności, czy też chociażby na rynku New Connect. My takich małych spółek oraz spółek z rynku New Connect w ogóle w portfelu Petard nie dotykamy, nie bierzemy pod uwagę, a kapitalizację wyznaczyliśmy sobie powyżej 200 milionów złotych. Portfel jest zdywersyfikowany. Zazwyczaj w tym portfelu jest 7-8 spółek, praktycznie cały czas, więc to też nie jest takie łatwe zrobienie 100%, nie mając dużej alokacji portfela, czyli dużo środków z portfela, po prostu w jakiejś jednej czy dwóch spółkach. To wszystkie spółki muszą rosnąć, albo wiele spółek musi rosnąć, żeby po prostu osiągnąć jakieś tam fajne trzycyfrowe wyniki. Portfel zakłada również jedynie grę na wzrost kursu akcji, czyli nie gramy na spadki, na tak zwane krótkie pozycje, nie używamy również lewarowania, czyli kontraktów terminowych. I tutaj pod stałą obserwacją od co najmniej kilku lat mamy blisko 100 spółek. Ja funkcjonuję na giełdzie już blisko 20 lat, więc portfolio spółek, które dobrze znam, które bardzo blisko monitoruję, już jest naprawdę dość szerokie, zajmuję się giełdą codziennie, więc taka liczba spółek, po prostu taką liczbę spółek mam gdzieś na orbicie zainteresowań. I decyzje opieramy praktycznie niemal wyłącznie analizę fundamentalną. Oczywiście stosujemy też gdzieś tam analizę techniczną, ale ona tylko gdzieś tam wspiera wnioski pochodzące z analizy fundamentalnej. I większość zakupów czy też sprzedaży spółek dokonujemy bardzo często po publikacji sprawozdań finansowych danych spółek. Sprawozdania finansowe spółek, one są co 3 miesiące, co kwartał, przynoszą oczywiście bardzo dużą wiedzę o wycenie spółki, o sytuacji fundamentalnej tej spółki i są bazową pozycją i czynnikiem do podejmowania decyzji i również do wyceny takiej spółki. No i na koniec analizujemy i w konsekwencji reagujemy na każde informacje ze spółek, więc też są oprócz sytuacji, kiedy kupujemy czy też sprzedajemy spółki po danych czy po publikacji sprawozdań finansowych, to drugim takim przypadkiem jest podawanie, chociażby niektóre spółki podają co miesiąc raporty, ile dana spółka osiągnęła przychodów, bądź też szacunkowe wyniki kwartalne.
podają i również po takich informacjach zawieramy często transakcje sprzedaży bądź zakupu. Kilka teraz statystyk. Do tej pory, czyli od 9 stycznia 2019 roku, czyli mamy 21,5 miesiąca od tego czasu, przeprowadziliśmy 34 inwestycje w ciągu tych 21 miesięcy, 23 z nich było zyskownych, aż 18 inwestycji przyniosło minimum 20% zysku, a 7 z 34 inwestycji przyniosło stratę minimum 10%. Teraz kilka zdań o tych najbardziej zyskownych i stratnych pozycji portfela, czyli tutaj przygotowałem po 6 case'ów, czyli pierwsze XTB, o którym zaraz opowiem. My to sprzedaż tych akcji rozbiliśmy na dwie tury, więc średnio około 445 dokładnie procent średnio zarobiliśmy. Ten Square Games 164% w praktycznie niewiele ponad 2 miesiące. Trzecia pozycja, tutaj nie zdradzamy nazwy, bo ta spółka jest dalej pozycją otwartą. Trzymamy od połowy marca tą spółkę i na niej mamy obecnie 163%. Czwarta to jest Boombit z 85%. Dokładnie niewiele ponad miesiąc to zarobiliśmy. Onco R&D 79%, Unimod 63%. I teraz te najdotkliwsze straty. Dwie pierwsze, CCC i Coco Drillo, są to spółki odzieżowe i tak jak widzicie po datach zamknięcia po prostu zamykaliśmy te pozycje w samym dołku paniki koronawirusowej. I tu handel odzieżowy no, bardzo mocno uderzył w spółki handlowe. My kupując te spółki o wiele, wiele wcześniej miesięcy, gdy nawet jeszcze mało kto słyszał o COVID-zie, no, nie byliśmy w stanie przewidzieć, że coś takiego się wydarzy i tutaj po prostu ponieśliśmy klęskę na tych inwestycjach, ale po sprzedaży tych środki osiągnięte z tych sprzedaży zainwestowaliśmy w inne spółki, które właśnie chociażby również z powodzeniem i nawet dały nam więcej zarobić niż poniesione straty na tych pozycjach. No i pozostałe cztery spółki, które również przyniosły nam stratę, ale tutaj już po tym zestawieniu top 6 widzimy, że dużo mniejsze straty i w dużo mniejszej ilości mamy na tych najbardziej stratnych pozycjach, a te najbardziej zyskowne są z kolei procentowo dużo, dużo wyższe i dzięki temu mamy taki, a nie inny wynik na portfelu. Pierwsze studium w przypadku, case study i tutaj z perspektywy zarządzania tą inwestycją z wykorzystaniem wskaźnika CZ oraz właśnie tego forward CZ. To jest nasz temat przewodni i na tym będę się skupiał, aby przy omawianiu tych dwóch przykładów cały czas zwracać uwagę, jak wykorzystywałem te wskaźniki przy tych inwestycjach. No i tą właśnie inwestycją jest XTB. Tutaj przygotowałem wykres, gdzie zaznaczyłem miejsce wejścia, czyli zakupu tych akcji. Było to po publikacji wyników finansowych za czwarty kwartał 2019 roku. To miało miejsce w lutym 2020 roku. I od razu po publikacji tych wyników zdecydowałem się na zakup akcji XTB. Już tu nawet widać, że nawet po kilku tygodniach ja byłem na minusie na tej pozycji, ale to był też również okres, gdzie ta panika covidowa zaczynała przybierać na sile, więc bardzo szeroki rynek po prostu mocno spadał i następnie rozpoczął się bardzo duży wzrost. Tutaj pod koniec kwietnia, gdzie tutaj widzicie taką lukę wzrostową, czyli wzrost kursu tam z około 6 do 8 zł na otwarciu, to był efekt publikacji szacunkowych danych finansowych przez XTB. Tutaj spółka bardzo mocno zaskoczyła, pokazała niemal 200 milionów złotych zysku netto, tego się kompletnie nikt nie spodziewał, stąd tak mocno euforyczna reakcja kursu akcji, następnie troszeczkę wygładzenie tego wykresu, dużo akcji się kolokwialnie mówiąc przemieliło i od czerwca nastąpił dalszy, bardzo dynamiczny wzrost, z taką piątą falą, jak już się to technicznie mówi, z dynamicznym mega wzrostem, który właśnie pod poziomy 29 zł
tutaj zaprowadził kurs akcji. No i my wychodziliśmy z tych akcji właśnie średnio po około 22 zł, zarówno przed, jak i znowu po publikacji wyników finansowych, szacunkowych wyników za drugi kwartał. I co tu jest ważne w tym case? Jakie były argumenty za kupnem akcji XTB w miesiącu lutym? I tutaj od razu podkreślę, że my kupowaliśmy te akcje przy CZ20, co stosunkowo oczywiście jest wysokim poziomem wskaźnika dla tej spółki, dla tej branży. Co tutaj widzieliśmy? Widzieliśmy przede wszystkim, że w wynikach za czwarty kwartał 19 rok i trzeci kwartał 19 rok zyski netto tej spółki po prostu dość mocno zaczęły rosnąć. Oczywiście CZ bierze pod uwagę zysk netto za 12 miesięcy. Pierwszy i drugi kwartał 2019 roku był słaby pod względem zysku netto i on już wchodził do obliczenia CZ-u, ale te ostatnie kwartały, czyli trzeci i czwarty kwartał, już były naprawdę dobre i nie tylko zysk netto wyraźnie rósł, ale również wiele innych takich wskaźników ze spółki, czyli liczba klientów, liczba otwartych rachunków, to co zaczęło się dziać na giełdach, coraz większa zmienność na giełdach, to oczywiście znając fundamentalny obraz spółki, czyli znając po prostu spółkę, od czego zależą przychody spółki, od czego zależą koszty spółki, no to my już wiedzieliśmy, że to jest po prostu pozytywnie będzie wpływać na kolejne po prostu wyniki finansowe tej spółki i ten nasz szacowany zysk netto za pełne cztery kolejne kwartały, no po prostu był na dużo, dużo niższych poziomach niż ten CZ20, który był w lutym. Co jeszcze można powiedzieć? Przy tym momencie zakupu wartość, kurs akcji był niewiele powyżej 4 zł, a spółka posiadała na tamten moment na swoim koncie gotówkę, która mniej więcej odpowiadała wartości 4 zł na akcję, więc no trudno, rzadko spotyka się na giełdzie sytuację, że spółka, cała spółka jest wyceniona na tyle, ile posiada gotówki na swoich rachunkach. Więc to też widzieliśmy, to był taki czynnik, który mówił, że po prostu te walory są potencjalnie nisko i tanio wycenione na giełdzie. Perspektywa przyszłych wyników w oparciu o rosnącą bazę klientów, to już powiedziałem. Tutaj rysowała się również, skoro w trzeci i czwarty kwartał był pod względem zysku netto bardzo dobry dla spółki, spółka nie miała długów, miała dużo gotówki, więc rosła perspektywa wypłaty wyższej dywidendy, więc ten przyszła stopa dywidendy, przyszła jej wysokość dywidendy, no po prostu do kursu akcji była zachęcająca, tego też mieliśmy świadomość. I w tamtym czasie na rynku, obserwując całą branżę, był widoczny efekt wyraźnego osłabienia po prostu konkurencyjnych firm do XTB, które działały na rynku forexowym. I teraz kilka rzeczy, które chciałem tutaj pokazać, co jest również nie mniej ważne w inwestowaniu na giełdzie i inwestowaniu w oparciu o forward CZ, to jest znajomość spółki, po prostu znajomość spółki. Od czego, to co już mówiłem, znajomość fundamentalnej strony spółki, czyli od czego zależą przychody, koszty, czyli zysk netto przyszły, co się dzieje w otoczeniu w branży, od czego ta branża zależy, jakie się rysują perspektywy dla samej spółki, jakie zachodziły w ostatnim czasie procesy najważniejsze w tych spółkach i tak dalej, i tak dalej. Więc te trzy rzeczy. Do spółki w tamtym okresie było bardzo duże zniechęcenie do spółki, wynikające chociażby w świetle ryzyk regulacyjnych i tutaj należy podkreślić, że kilkanaście miesięcy temu regulator, czyli tak zwana ESMA, wprowadziła dla wszystkich klientów podwyższenie depozytów. To wpłynęło na to, że klienci po prostu musieli więcej gotówki posiadać, aby zawierać te same transakcje. To oczywiście wpłynęło bardzo negatywnie na spółki, na przychody spółek z tej branży,
i automatycznie na poziom zysków. Zyski po wprowadzeniu tej regulacji, praktycznie większość, jak nie wszystkie spółki z tej branży zanotowały duży spadek przychodów, duży spadek zysków netto, czy też wyników finansowych, i to było jak najbardziej negatywnym czynnikiem, bardzo negatywnym czynnikiem dla wielu tych spółek. No i tutaj warto też spojrzeć na historyczny wykres XTB, tam bardzo mocny trend spadkowy był, więc tutaj to odbicie regulacji ESMA było bardzo negatywne. Kurs akcji był już pogrążony w konsolidacji na bardzo niskich poziomach. Te poziomy 3,54 zł utrzymywało się już przez dobre kilka kwartałów i one, i te poziomy tak jakby nie, pozytywnie nie reagowały na wzrost zysku netto, które spółka zaprezentowała w trzecim bądź w czwartym kwartale, i też tego byliśmy już świadomi. A z kolei od strony fundamentalnej takiego rachunku zysków i strat mieliśmy świadomość, że spółka po stronie kosztów ma duży udział kosztów stałych oraz z czego biorą się przychody, tak? Czyli duża zmienność na rynkach to jest efekt, który sprzyja spółce, wpływa na większe przychody, czytaj zysk netto, a stały poziom kosztów po prostu charakteryzuje się tym, że wyższe przychody nie powodują tak dużego wzrostu kosztów, czytaj wyższe przychody w dużym zakresie przekładają się po prostu na wzrost zysku netto. I również, tak jak już wcześniej wspomniałem, mieliśmy świadomość, że mocno rośnie liczba nowych klientów w spółce. W maju przeprowadziłem webinar, taki jak ten, dokładnie 26 maja był opublikowany zapis tego webinaru. To można sobie znaleźć na YouTubie, wchodząc na kanał Strefy Inwestorów, gdzie właśnie opowiadałem case XTB. Mówiłem, że mamy otwartą tą pozycję. Wówczas kurs akcji wynosił niespełna 9 zł. Jak widzieliście już na wykresie, w szczycie dosłownie po dwóch miesiącach on wzrósł nawet do 29 zł. Ja wtedy podałem kilka argumentów, które uważam przesądzały to, że my dalej w tym portfelu Petard trzymaliśmy te akcje, mimo tego, że już mieliśmy ponad 100% zysku na tych akcjach. I tutaj takimi czynnikami, które też wskazałem, był fakt, że inwestorzy no po prostu czekali i grali pod bardzo dobre kolejny raport, bardzo dobre wyniki finansowe za drugi kwartał. W międzyczasie konkurent bezpośredni XTB, czyli Platforma Plus 500, podała bardzo optymistyczne dane i wyniki finansowe swoje, więc to już był sygnał pochodzący z branży, że po prostu te spółki dalej dobrze tutaj sobie radzą w tych okolicznościach. Utrzymało się sprzyjające otoczenie rynkowe, mam tutaj na myśli zmienność na rynkach, no i była na korzystna sytuacja na wykresie akcji. I teraz już taki ostatni merytoryczny slajd, jeśli chodzi o XTB. Myślę, że najbardziej tutaj taki merytoryczny przekaz tutaj zawarłem na tym slajdzie, czyli jakie czynniki skłoniły mnie i czym argumentowałem sprzedaż najpierw połowy pakietu akcji po 20 zł 20 groszy i 24,40 w następnym drugim etapie. Ta pierwsza sprzedaż była kilka dni przed publikacją wyników finansowych spółki po bardzo dużej fali wzrostowej. Jak widzieliście, tutaj w maju, pod koniec maja był kurs 8,9, a później bardzo szybko zrobiły się poziomy 20 zł i wyżej. Wówczas przy tym poziomie, przy tym sprzedaży 20 zł i 20 groszy, CZ dla spółki już wynosił 10, ale ten forward CZ, no już przy kursie 20 zł, a nie 4 czy 9, no on już cały czas gdzieś tam już był coraz wyższy. Miałem też ochotę zrealizować zyski, no kupiłem po 4, sprzedaję po 20, więc 400% zysku, więc to już też był duży efekt. Kurs akcji na wykresie był praktycznie bez żadnej korekty spadkowej. Kolejny czynnik. Już wtedy widziałem wyhamowanie zmienności na rynkach, czyli coś, co wcześniej bardzo mocno sprzyjało spółce, wynikom tej spółki. Teraz już widziałem, że ta zmienność po prostu jest coraz mniejsza, czyli była dużo mniejsza perspektywa dla wyników już trzeciego kwartału, czyli tej przyszłości, czyli tego forward CZ. I ryzyko po prostu występowało ryzyko spadku zyskowności w ujęciu kwartał do kwartału. Bardzo wysokie oczekiwania inwestorów w zakresie zysku w nadchodzącym raporcie.
bardzo ciężkie do pobicia ryzyko realizacji zysków. Tutaj w tym momencie widać było na forach różnych, na Facebookach, że inwestorzy oczekują, że spółka pokaże większy wynik niż w pierwszym kwartale. W pierwszym kwartale pokazała niespełna 200 milionów zysków. Inwestorzy myśleli, że w drugim kwartale spółka osiągnie więcej niż 200 milionów złotych zysku. Ja aż takich tutaj oczekiwań nie miałem. Miałem świadomość, że ta poprzeczka oczekiwań jest bardzo wysoko zawieszona, więc szansa, że spółka przebije tą poprzeczkę, była już niewielka. Poza tym bardzo mocno wzrosła popularność tej spółki. Nagle bardzo dużo inwestorów wypowiadało się pozytywnie o tej spółce, a jeszcze kilka miesięcy temu było dokładnie odwrotnie. Więc to były te argumenty przy tej pierwszej sprzedaży i teraz argumenty przy drugiej sprzedaży. Tej drugiej sprzedaży po kursie 24,40 dokonaliśmy od razu po publikacji wyników. Były to dosłownie pierwsze minuty sesji po otwarciu się kursu, po publikacji wyników. Kurs akcji zareagował negatywnie, zaczął spadać, my od razu te akcje sprzedaliśmy. Okazało się, że spółka pokazała zysk netto 117 milionów złotych, a nie 180, 200 czy ponad 200, więc ja to odczytywałem jako po prostu bardzo duży zawód, bardzo słaby wynik na tle prognoz. Oczywiście nie na tle trzeciego czy czwartego kwartału 19, tylko na tle prognoz, oczekiwań. Następnie. Przy wysokiej zmienności w drugim kwartale już widziałem, ok, ta zmienność była wysoka w drugim kwartale, bo kwiecień i maj tą zmienność miał na rynkach. I mimo, że ta zmienność trwała dłużej niż w pierwszym kwartale, bo w pierwszym kwartale była to tak naprawdę tylko marzec wchodził, to mimo tej większej zmienności w drugim kwartale spółka zarobiła wyraźnie mniej niż w pierwszym kwartale, co już pokazało zanegowanie zasady, że wysoka zmienność bezpośrednio przekłada się na wyraźny wzrost zysków. No i następnie kurs akcji zaczął dostosowywać się po prostu do potencjalnej stopy dywidendy oraz do znormalizowanych zysków w kolejnych okresach przez pryzmat Forward CZ. No i po prostu wystąpił spadek popularności. Ja się tego bałem, że to wystąpi, ten spadek popularności spółki. I tutaj ten poziom w momencie sprzedaży przy 24,40, ten poziom prognozowany zysków netto już według mnie był, no już nie z taką prognozą dynamiki, jak w momencie zakupu tych akcji. Więc sytuacja analityczna w tym momencie się zupełnie odmieniła. I tutaj wykres jeszcze raz XTB, ale już tutaj dodałem Wam na dole wskaźnik CZ, jak kształtował się. Zobaczcie, że w momencie wejścia, czyli w lutym 2020, zaznaczone zieloną strzałką miejsce, CZ wynosił 20, a my sprzedaliśmy te akcje w sytuacji, kiedy CZ wynosił 15. Czyli zobaczcie, w momencie zakupu CZ wynosił 20, był stosunkowo wysoki, ale my kupiliśmy te akcje, bo po prostu oczekiwaliśmy znacznego wzrostu zysku netto, czyli szacowany nasz zysk netto był wyraźnie wyższy niż ten za ostatnie 12 miesięcy, czyli Forward CZ szacowaliśmy na wyraźnie niższym poziomie. Tam wówczas ja szacowałem, że to może być poziom nawet 3-4, co był wskaźnikiem neutralnym. A tutaj wyjście mieliśmy z kolei przy CZ15 i zobaczcie, że ten CZ w długim terminie dostosował się do takich poziomów, jakie są teraz. Obecny wskaźnik CZ, który już bierze pod uwagę te bardzo wysokie zyski netto z pierwszego i drugiego kwartału, wynosi niewiele powyżej 6. No z definicji, jak jest wskaźnik CZ 6, no to inwestorzy oczekują spadku zysku netto w przyszłości. Więc ten case jest fajnym przykładem na zastosowanie CZ, na zastosowanie fundamentalnej wiedzy o spółce, na kształtowaniu się przychodów, kosztów, zysku netto i po prostu o wykorzystanie analitycznego rozumowania poszczególnych informacji, które ze spółki płyną. Drugi przypadek, drugi case, czyli spółka, którą obecnie mamy w portfelu Petard, zakupu dokonaliśmy stosunkowo niedawno, już na tej pozycji zarabiamy. Tą spółką jest Ten Square Games.
po raz trzeci kupiliśmy akcje tej spółki. Dwa poprzednie zakupy przyniosły nam zyski. Pierwszy jeszcze w 2019 roku dał nam małe dwucyfrowe stopy zwrotu, ale to drugie wejście dało już nam 160% zwrotu i teraz weszliśmy po 530 kilka złotych, kupiliśmy te akcje, tutaj przełom sierpnia, września i obecnie już ten kurs wyszedł na nowe historyczne maksima. I tutaj warto zwrócić uwagę, że ten ostatni nasz zakup dokonaliśmy przy CZ bardzo wysokim, znacznie powyżej, znaczy znacznie, po prostu powyżej około 40 ten CZ był i my mimo tego nie przestraszyliśmy się tego CZ-u, a to nic innego nie oznacza jak to, że po prostu spodziewamy się wyraźnego wzrostu zysku netto, czytaj forward CZ oczekujemy na wyraźnie niższych poziomach niż obecny wskaźnik CZ. I teraz pokażę Wam, dlaczego tak uważamy i jakie dane, jakie informacje wskazują na po prostu nasze oczekiwania i nasze szacunki przyszłe zysku netto, czy też po prostu forward CZ dla tej spółki. To, co tutaj ważne wiedzieć od strony fundamentalnej. Znaczna większość przychodów spółki i zysków pochodzi z gry Phishing Clash. Phishing Clash odpowiada za 91-92% wszystkich przychodów i to jest najważniejsza gra dla spółki. W ostatnim czasie, po danych nadchodzących ze spółki, widzimy wyraźnie wzrastającą efektywność nakładów marketingową dla tej gry, co wyraźnie przekłada się na zyskowność dla tej spółki. I teraz trzy bardzo ważne grafiki. Te grafiki pochodzą ze spółki, z raportów finansowych spółki. Ten akurat wykres, który teraz widzicie, pochodzi z raportu za pierwsze półrocze. I kolejne wykresy będą pochodzić również z raportu i z prezentacji inwestorskiej spółki. Co tutaj ważne jest na tym wykresie? Na tym wykresie widać relacje przychodów oraz wydatków marketingowych, czyli dwóch najważniejszych czynników wpływających na poziom przychodów i kosztów spółki. Czytaj po prostu nic innego jak różnica między słupkiem zielonym a żółtym, nic innego wpływa na poziom zysku netto. I teraz popatrzcie, co ten wykres nam pokazuje. Im większa jest różnica między zielonym a żółtym słupkiem, czyli im większa różnica między, pochodnie mówiąc, przychodem a kosztem, jest nic innego jak wyższym zyskiem dla spółki. Widzimy tutaj, że zdecydowanie najwyższa różnica, czyli najwyższe potencjalne zyski, spółka odnotowała w czerwcu i w lipcu tego roku. Wcześniejsze okresy również pokazywały nam zyski, ale różnica między tymi wartościami nie była aż tak duża, bo w lipcu widzimy, na szybko byśmy odjęli 59 minus 11, to jest 48 milionów złotych, prawda? No jeszcze jak dla przykładu w styczniu 25 minus 5 to było 20 milionów złotych. Tutaj widać jak dużo zmienia się na korzyść generowanych zysków w spółce. I teraz zobaczcie, CZ, który jest liczony za ostatnie 12 miesięcy, on ujmuje 12 miesięcy do tyłu zysku netto. Czyli jak weźmiemy, no, lipiec wchodzi nam w trzeci kwartał. Najświeższe dane finansowe są do końca czerwca, czyli CZ obejmuje nam okres od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku. Tutaj widzimy, że ten okres trzeci kwartał 19, czwarty kwartał 19 i pierwszy kwartał 19 pod względem zysku był wyraźnie słabszy od drugiego kwartału tego roku bądź od lipca tego roku, czyli 2020 roku. To oznacza, że jeżeli spółka utrzyma w przyszłych miesiącach i kwartałach tendencje wynikowe z czerwca czy z lipca, no to te zyski spółki wyraźnie się poprawią. Czytaj, prognozowany zysk netto na kolejne 12 miesięcy wyraźnie wzrośnie. Czytaj, forward CZ po prostu będzie wyraźnie niższy niż obecny wskaźnik zwykły CZ, ponieważ ten forward CZ ujmie
prognozowane wyraźnie wyższe zyski w najbliższych 12 miesiącach. To jest drugi teraz wykres, grafika, która pochodzi z prezentacji i ona pokazuje po prostu relację sprzedaży wygenerowanej przez spółkę, już teraz ze wszystkich gier, nie tylko z Fishing Clash'a, oraz liczba pobrań. Liczba pobrań no nie jest wartością ujętą w rachunku zysków i strat. Jest to jakaś dana operacyjna wywodząca się ze spółki. I zobaczcie, liczba pobrań skoczyła dynamicznie w drugim kwartale 2020 roku. Ona wcześniej no była płaska, tak? Zachowywała się w ostatnich 12 miesiącach między 3 miliony złotych a 4 miliony złotych, tutaj 6,9 było w pierwszym kwartale. I teraz zobaczcie, skoro tak dużo graczy pobrało tę grę w drugim kwartale, wyraźnie więcej, jest to blisko 200% wzrost względem pierwszego kwartału, to ci gracze, jest duża szansa, że ci gracze pozostaną w tej grze i będą korzystać, będą dokonywać zakupów w tej grze w kolejnych kwartałach. To oznacza, że spółka ma jak najbardziej duże podstawy wygenerować po prostu coraz wyższe przychody, czytaj zyski w przyszłych kwartałach, więc jest to bardzo dobry przykład na to, że informacje pochodzące ze spółki są bardzo dobrym przewodnikiem, aby we własnym zakresie móc oszacować przyszły zysk netto, bądź też właśnie ten wskaźnik Forward.cz, który cały czas tutaj staram Wam się pokazać, że jest bardzo ważny w efektywnym inwestowaniu na giełdzie. I trzeci wykres, on pokazuje Wam znormalizowany zysk netto, czyli taki no, oczyszczony za ostatnie kwartały. Zobaczcie, że w ostatnich trzech kwartałach te zyski wynosiły gdzieś 35 milionów złotych, ale teraz zwrócę Wam uwagę na poziom drugiego kwartału. Zobaczcie tylko i wyłącznie, teraz skupmy się na drugim kwartale. Mamy wynik 35 milionów złotych w zaokrągleniu. Pamiętajmy, że zysk netto to jest nic innego jak pochodna przychodów i kosztów. Przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że w przypadku tej spółki głównym czynnikiem przychodów i kosztów jest poziom płatności i kosztów marketingowych. No i teraz cofnę się do poprzedniej prezentacji i zobaczmy, jak w drugim kwartale prezentowały się te wielkości. Drugi kwartał to jest kwiecień, maj, czerwiec. Oczywiście przychody rosły 44, 56 i 58, ale koszty marketingowe były bardzo wysokie, czyli ten zysk no, nie był aż tak wyraźnie wyższy, bo jak tamten wykres pokazałbym na poziomie czwartego kwartału 19 czy pierwszego kwartału tego roku i ten sam zysk nie był aż tak wysoki, dlatego że poziom wydatków marketingowych, czytaj kosztów, były również wysokie. Ale co nam pokazują ostatnie dwa miesiące, czyli ostatnie dwa miesiące, czerwiec i lipiec, one nam pokazują to, że przychody zostały na bardzo wysokim poziomie, ale koszty bardzo mocno spadły. To oznacza, że jeżeli spółka utrzyma tą tendencję w kolejnych miesiącach, zysk netto w kolejnych kwartałach powinien bardzo mocno wzrosnąć. A kolejnym tym czynnikiem to jest właśnie ten efekt pobrań, który przed chwilą też wskazałem, że ci gracze pozostaną, spółka już poniosła koszty tak jakby ich pozyskania bardzo dużymi wydatkami właśnie z kwietnia czy z maja, osiągnęła napływ tych graczy i teraz ci gracze prawdopodobnie zostaną w tej grze, będą kupować, będą generować przychody, a spółka już nie będzie generować tak wysokich kosztów. Czytaj, perspektywa zysków jest bardzo dobra dla kolejnych kwartałów i stąd, i to jest właśnie podstawa, by szacować i ja szacuję właśnie dzięki między innymi tym rzeczą, że ten wskaźnik Forward PE, Forward CZ będzie po prostu o wiele, wiele niższy niż CZ i dlatego właśnie kupiłem te akcje całkiem niedawno. Jakie jeszcze są pozostałe czynniki, które mogą przełożyć się na wzrost zyskowności spółki? Wejście Fishing Clash na rynek chiński. Fishing Clash jeszcze nie jest dopuszczony na Androida, na rynek chiński. Tutaj regulator musi się na to zgodzić.
Więc to śmiało ta droga jest otwarta. Rynek chiński jest największym rynkiem gier mobilnych, więc tutaj wzrost zainteresowania, wzrost przychodów tej gry jeszcze może się powiększyć. Dynamiczny rozwój Hunting Clash to jest taka druga gra, jak widać bardzo podobna do nazwy, drugi człon Clash Clash w tym samym przypadku. I spółka tutaj tą grę rozwija już od dawna. I tutaj za opublikowane dane za wrzesień przez portale branżowe pokazały no, już bardzo optymistyczny skok przychodów i pobrań dla tej gry. I tutaj Sensor Tower, jak dobrze pamiętam, pokazał 300-400 tysięcy dolarów przychodów dla tej gry, co by oznaczało, że ta gra odnotowała skokowy wzrost przychodów i rozwój tej gry pokazuje, że może gdzieś tam w przyszłości stać się drugą taką nogą dla przychodową i dla zysków dla całej spółki. Kolejny argument za potencjalnym wzrostem zysków jest to akwizycja kolejnych nowych gier. Tutaj mały błąd nam się wkradł w prezentacji. Spółka pracuje nad kilkoma tytułami, część z nich już jest na etapie early access i niedługo mogą już wejść do regularnej sprzedaży, więc przychody z tych nowych gier również mogą się w spółce pojawić. No i spółka tutaj zapowiedziała w ostatniej konferencji, że zacznie dokonywać przejęć na rynku, szuka przejęć i nie wykluczyła, że nawet może dokonać bardzo dużego przejęcia po wartości powyżej 100 milionów dolarów. To jest taka szansa, nie wiadomo jakie to będą warunki tych przejęć, co spółka przyjmie, kiedy przyjmie, więc jest to taka opcja, albo się uda, albo się nie uda, ale na pewno raczej to nie powinno zaszkodzić, daje tylko szansę na wzrost po prostu perspektyw dla Ten Square Games. No i ostatnio też pokazała się pozytywna rekomendacja, która pokazała wycenę, cenę docelową na poziomie powyżej 700 zł, więc to są te kolejne szanse, że takich rekomendacji może być po prostu więcej. No i podsumowanie dzisiejszego webinaru. Wykorzystanie Forward CZ w inwestowaniu. Co trzeba zapamiętać, aby efektywnie inwestować? Na pewno nie jest to łatwy, prosty sposób inwestowania dla każdego. Dlaczego? Dlatego, że żeby zdobyć i posiadać umiejętności prognozowania zysku netto, no tutaj należy po prostu wykonać bardzo duży szereg edukacyjny, rozwojowy. Należy mieć coraz większą wiedzę, korzystać z różnego rodzaju czy szkoleń, literatury, książek, przede wszystkim obserwacji, wymiany uwag między inwestorami, zdobywanie doświadczenia jest to coś, co jest bardzo istotne na giełdzie. Takich umiejętności nie da się zdobyć w kilka miesięcy. Trzeba na to poświęcić trochę jednak czasu, rzadko który zawód i profesję da się nauczyć w kilka miesięcy. Lekarze się kształcą wiele lat, prawnicy się kształcą wiele lat, ale zdobyta wiedza później zostaje do końca praktycznie życia i później ta wiedza może po prostu się przekładać na bardzo fajny po prostu zarobkowy charakter. Aby prawidłowo oszacować Forward CZ, należy dobrze znać charakterystykę fundamentalną spółki, czyli coś, co omówiłem w pierwszej części tego webinaru, czyli jeszcze raz to powtórzę. Należy znać wyjściową sytuację w zakresie płynności, zadłużenia czy zyskowności spółki. To jest taka wiedza fundamentalna. Aby oszacowywać przyszłe zyski, musimy znać po prostu fundamenty tej spółki. Już nie tylko ten case, który jest w drugim podpunkcie na tym slajdzie, czyli od czego zależą przychody i koszty, ale przede wszystkim również te inne obszary ze sprawozdania finansowego, z sytuacji tej operacyjnej, finansowej po prostu, w jakiej spółka jest, czyli te obszary przykładowe, najważniejsze płynności, zadłużenia, marżowości, zyskowności spółki, musimy rozumieć, w jakiej sytuacji ta spółka jest po prostu w momencie kupowania akcji takiej spółki. Trzecia kropeczka, efektywnie analizować napływające informacje ze spółki, które przekładają się na kształtowanie, na przychody i koszty, czyli nic innego jak na przyszły zysk netto spółki. To bardzo dobrze pokazałem te case'y na tych dwóch przykładach XTB i Ten Square Games. Na przykładzie XTB były to takie rzeczy jak wiedza o tym, że wysoka zmienność w
wpływa bardzo pozytywnie na przychody spółki, czytaj na zyski, że spółka ma duży poziom stałych kosztów, że informacja o tym, że inwestorzy oczekują bardzo dużych zysków bądź też poprawy wyników w drugim kwartale versus pierwszy kwartał, to również daje mi to, tą wiedzę, że tutaj te oczekiwania są bardzo wysokie, no a jak są bardzo wysokie oczekiwania, no to trudno je przebić. Z kolei przy Ten Square Games to analiza tych informacji, czyli tych trzech grafik, które ja Wam pokazałem dotyczących pobrań, płatności, struktury płatności Fishing Clash'a i kosztów na marketing, które są najważniejsze w pozycją kosztową w rachunku zysków i strat, w jaki sposób one się kształtują w poszczególnych miesiącach i jak te dane mogą wpłynąć na szacunkowe zyski w przyszłych kolejnych miesiącach, to jest bardzo ważne. Jak szacować dane chociażby z tego Hunting Clash'a, tak, które portal branżowy już pokazał, że ta gra osiąga coraz lepsze wyniki przychodowe, więc to też może być informacja, która na te przyszłe zyski spółki będzie miała wpływ, więc jak najbardziej ta efektywna analiza napływających bieżących informacji jest tutaj bardzo ważna, ale niestety nie da się efektywnie analizować tych bieżących informacji czy analizy najnowszych danych finansowych, jeżeli nie znamy historycznych danych finansowych, nie znamy bieżącej sytuacji płynnościowej, zadłużeniowej czy zyskownościowej spółki. No i ten ostatni podpunkt, znać charakterystykę i perspektywy branży, w której spółka działa oraz średnie wskaźniki CZ dla spółki i dla spółek z branży. Więc to są najważniejsze rzeczy, które chciałem Wam zaprezentować na tym webinarze, przy inwestowaniu, przy wykorzystaniu wskaźników CZ i Forward CZ. I teraz już przedostatnia rzecz, bo jeszcze oczywiście Q&A zostaje nam, czyli tutaj informacja na temat szkolenia. Trwa rejestracja na szkolenie online, skuteczny inwestor fundamentalny 4.0. Jest to moje autorskie szkolenie, które pokazuje moje podejście do inwestowania, właśnie moje podejście na fundamentalnym inwestowaniu, w oparciu chociażby właśnie o te wskaźniki CZ i Forward CZ. I tutaj to szkolenie obejmuje cztery segmenty. Czyli pierwszy segment jest to nic innego jak oszacowanie aktualnej ceny akcji właśnie przez pryzmat chociażby wskaźnika CZ dla spółki i dla branży. To jest coś, co ja Wam właśnie dzisiaj pokazałem na tym szkoleniu. A pozostałe trzy obszary tego szkolenia, bo to jest bilans, rachunek zysków i strat i przepływy pieniężne. Są to obszary analizy fundamentalnej, aby właśnie znać sytuację płynnościową, zadłużeniową, ocenę jakości bilansów, analiza rachunku zysków i strat, sposoby oczyszczania zysku netto, czyli coś, co na samym początku webinaru mówiłem, co jest wykorzystywane przy wskaźniku CZ. Coś, co może właśnie i często zniekształca poziom wskaźnika CZ, czyli te zdarzenia jednorazowe. No i ostatni segment dotyczy przepływów pieniężnych i jakie informacje fundamentalne właśnie można wyczytać, pozytywne czy też negatywne o spółce właśnie z rachunku przepływów pieniężnych. To szkolenie składa się z 12 modułów, są to nagrania wideo, każde nagranie trwa około godziny. Są też bonusy do tego szkolenia. Można odtwarzać te moduły, kiedy się chce, na dowolnym urządzeniu, ile się chce razy. To szkolenie starałem się stworzyć od podstaw, tak żeby też i początkujący inwestorzy mogli z niego skorzystać i nauczyć się po prostu fundamentalnego inwestowania. A efekty, jakie możecie mieć po nauczeniu się fundamentalnego podejścia inwestowania, widzieliście i widzicie cały czas w stopie zwrotu portfela Petard. Przypomnę, 230% osiągnąłem i osiągam dalej w tym portfelu w niespełna 2 lata na mocno zdywersyfikowanym portfelu. Także jak najbardziej zapraszam do wzięcia udziału
w tym szkoleniu.